jestem niesłychanie wdzięczny Bogu, że kiedy mnie jako 17-latka nawrócił poprzez swoje słowo, które zacząłem czytać, że od samego początku sięgnąłem po całą Biblię. Rozpocząłem moją lekturę wtedy od deski do deski, od Starego Testamentu. Były momenty, kiedy niczego nie rozumiałem, bo też nie miałem żadnego komentarza, ale jednak wszedłem w ten świat Starego Testamentu, tego pierwszego przymierza. I to było ogromne obdarowanie. Do dziś za to jestem wdzięczny i bardzo chętnie wchodzę w ten świat tych starotestamentalnych historii, gdzie Bóg pokazuje, jak niezwykle, jak różnorodnie, jak subtelnie, jak pomysłowo działa wewnątrz ludzkich spraw. Ta dzisiejsza genealogia, która pokazuje przodków, jest zaproszeniem do tego, żeby rozświetlić sobie, kliknąć na ten link pod każdym z tych imion i zobaczyć, co to są za historie święte, które kryją się w tych często nieświętych ludzkich istnieniach.